Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejny prosty wzór. Nadaje się na różnego rodzaju bluzeczki, kamizelki, topy, sweterki i jest bardzo przyjemny. Robótka bardzo szybko przyrasta. Tego chciałam Wam pokazać. Możliwe, że przypadnie Wam do gustu. Możliwe, że Wam się spodoba. A więc wzór jest parzysty i podzielny przez dwa. Nabieram sobie dowolną ilość oczek plus dwa oczka brzegowe, ponieważ te oczka brzegowe nie wliczają się do wzoru. Dwa druty zawsze na początku, żeby ta robótka była luźna do robienia, ponieważ dla początkujących to jest ciężko, jak jest na jednym drucie, że później, żeby włożyć w to oczko, zahaczyć, a więc zawsze pokazuję i zawsze nabieram dwoma drutami. Z góry ciągnę do dołu tą nitkę i tutaj pod nitkę, za nitkę i ściągam i mam dwa oczka zawsze za pierwszym razem. Teraz oczka będą już pojedyncze. Raz, dwa, trzy. Trzy oczka. Raz, dwa i trzy. Ściągam i mam już cztery. Mam pięć, robię 16. Już mam te moje oczka. Drut pierwszy ściągam i teraz będę robiła ten pierwszy rząd i to będą oczka prawe. Pierwsze oczko brzegowe ściągam, nie przerabiam i robię oczka prawe. Wbijam się w oczko, za nitkę, przeciągam i ściągam. I znowu w oczko, za nitkę, przeciągam, ściągam. Oczko za nitkę, przeciągam, ściągam. Jak robić oczka prawe i lewe, macie już na moim kanale. Może podam Wam link pod spodem. Teraz przekładam na drugą stronę. I teraz robię już drugi rząd. Pierwsze oczko ściągam. W drugim rzędzie z dwóch oczek, czyli z pary oczek, będę robiła jedno oczko, to znaczy jedno, drugie oczko, dwa oczka mam, za nitkę, przeciągam, ściągam i mam tylko i wyłącznie jedno oczko. I następna para to jest raz, dwa, za nitkę, przeciągam i ściągam i mam następną. Następne oczko pojedyncze, drugie oczko, za nitkę, przeciągam, ściągam. Nie mam pojedyncze oczka wtedy, czyli z jednej pary, czyli z tych par, robię tylko i wyłącznie pojedyncze oczka. I znowu raz, dwa, za nitkę, przeciągam, ściągam. I znowu raz, dwa, przeciągam i ściągam. Ostatnie dwa, raz, dwa, za nitkę, przeciągam, ściągam i ostatnie brzegowe robię zawsze prawe, to ostatnie. Za to, jak zaczynam, to pierwsze oczko zawsze ściągam, ale przekładam nitkę zawsze i dopiero ściągam, żeby ten brzeg był ładny tutaj. I teraz tak, pierwsze oczko mam ściągnięte. I mam te pojedyncze oczka, czyli raz, dwa, to są brzegowe i mam teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pojedynczych oczek. Czyli te pojedyncze oczka muszę znowu dobrać, żeby była para. I zaczynam robić narzut, wbijam się w to oczko, za nitkę, przeciągam, ściągam i już mam znowu dwa oczka. Czyli tam gubię w tym drugim rzędzie, a teraz dobieram. I znowu narzut, wbijam się w to oczko i przeciągam i ściągam. I widzicie, tu są podwójne znowu te oczka. Raz i dwa. I znowu narzut i
dwa. Narzut i drugie oczko. Narzut i drugie oczko. Narzut i drugie oczko. I drugie oczko. I ostatnie oczko, zawsze prawe, końcowe. Przekładam na drugą stronę. Tak to już wygląda. I teraz robię następny rząd. I to będą oczka lewe. A więc tak, tu jest para, tu jest para, a więc tu są znowu te pary. I teraz te pary musimy przerobić lewe oczka. Teraz po tej stronie robimy wszystkie oczka lewe. Przekładam nitkę, wbijam się w pierwsze oczko, za nitkę, przeciągam, ściągam i mam to drugie oczko z narzutu. Ono jest takie troszeczkę inne, takie duże, bo to był ten narzut. A więc nakładam od tyłu, tu wbijam się w to oczko. Tu jest jakby pierwsza część oczka, tu jest ta druga, lewa, prawa strona. I dopiero robię to oczko lewe i ściągam i wtedy tutaj mam się robi taka dziurka. I znowu przekładam nitkę, robię pierwsze oczko lewe, jest normalne jakby, a drugie wbijam się i przeciągam i ściągam. I mam następną dziurkę. I znowu wbijam się, przeciągam, ściągam i mam to oczko, tu jest jakby prawa strona tego oczka, a to jest lewa, a więc przekładam tu przed drut, wbijam się w oczko, za nitkę, przeciągam i ściągam. I znowu pierwsze oczko, nie ma problemu, lewe, ale to drugie musicie wiedzieć, że takie będzie duże, a więc tu od tyłu wbijacie się, tu w to oczko, za nitkę, przeciągacie, ściągacie. I jeszcze raz lewe oczko i drugie lewe, tak wygląda. Przekładacie najpierw nitkę, potem wbijacie się w to oczko, zahaczacie za tą nitkę, przeciągacie, ściągacie i macie następne. I tak robimy do końca. I ostatnie prawe. I można powiedzieć, że to jest cały wzór. Jak chcemy robić dalej, to musimy to samo powtarzać. To znaczy, robimy rząd prawy. Pierwsze oczko ściągamy i robimy oczka prawe. Oczko za nitkę ściągamy. Oczko za nitkę ściągamy. I tak robimy już kolejną część, czyli pierwszy rząd nowego wzoru. I jak przerobimy to oczka prawe, to w drugim rzędzie z dwóch oczek robimy jedno oczko. Pierwsze ściągamy, nic nie robimy. Mamy dwa oczka, to z dwóch oczek robimy jedno oczko. I znowu wbijamy się w dwa oczka, za nitkę, przeciągamy, ściągamy. To jest ten drugi rząd, gdzie te oczka gubiliśmy, a więc w następnym, w trzecim rzędzie musimy jakby znowu dobrać te oczka, czyli robimy te oczka z narzutem. Pierwsze oczko zawsze ściągamy. Mamy pierwsze oczko pojedyncze. Nabieramy narzut, wbijamy się w oczko, za nitkę, przeciągamy, ściągamy. I już widzicie, macie dwa oczka. I znowu narzut, wbijamy się w oczko, za nitkę, ściągamy. Mamy drugie podwójne. W czwartym rzędzie pierwsze oczko ściągamy i robimy ten rząd lewe oczka. Przekładamy nitkę i robimy oczko lewe, jedno i drugie również lewe, czyli najpierw przekładamy nitkę,
wbijamy się od tyłu drutem, zahaczamy za drut i ściągamy. I znowu przekładamy nitkę, robimy lewe oczko, ściągamy jedno i drugie. Przekładamy nitkę, lewe oczko, przekładamy, wbijamy się w tą dziurkę i następne. Ostatnie brzegowe, prawe. To po to, że tutaj mam takie ładne warkocze, wychodzą wtedy, jak przekładamy tą nitkę. I proszę zobaczyć, już drugi rząd zrobiony. Robótka szybko przyrasta, nie jest za trudny. I teraz robimy znowu wszystkie oczka prawe za oczko.